Cześć moi drodzy, siemanko. Widzicie, zajezdnia MPK przy ulicy Lubelskiej, miejsce postojowe mojego krążownika. Czeka mnie 3, być może 4 dni wynajmów. Pierwszy mój wynajem w historii pracy w MPK. Będę obsługiwał Światowy Festiwal, 19. Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych. Będę woził zespoły, także zapraszam Was w tym filmie do przejazdu technicznego z zajezdni na Politechnikę Rzeszowską imienia Ignacego Łukasiewicza, konkretnie na ulicę Poznańską. Zaczynamy! Tak jak już na wstępie powiedziałem, śmigamy sobie do ulicy Poznańskiej, konkretnie to właśnie w kierunku Politechniki Rzeszowskiej. Odpalam machinę piekielną, czekam aż mi się tutaj troszkę powietrza dobije. Kierownica wyregulowana. Dobra, powietrze mamy dobite, bo to jest autobus, to jest przegub, z niego raczej powietrze nie schodzi. Teraz macie rzut z kamery na zewnątrz, bo jest to przegub, więc fajnie to będzie widać, jak się będzie nam łamał przegub. Specjalnie łamię go dla Was w prawą stronę. Jest na tyle miejsca na zajezdni, bo już część przegubów, praktycznie większość przegubów powyjeżdżała na brygady bisowe. Jest na tyle miejsca, że mogę Wam po prostu dowolnie tego przeguba złamać, a z racji tego, że mam kamerę zamontowaną po prawej stronie, no to łamię go w prawą stronę, żebyście go sobie fajnie widzieli, jak przegub sobie do tyłu jedzie. Dobra. Mamy to. Zrobię teraz chwilową przerwę w nagraniu. Zapomniałem sobie jeszcze zrobić zdjęcie do miniatury filmu i zaraz do Was wracam. No i dobra, sytuacja ogarnięta, zdjęcie na miniaturę do filmu zrobione. Śmigamy sobie w stronę Politechniki Rzeszowskiej, dokładnie ulicy Poznańskiej, tam będę autobus parkował. Autobus na czas dzisiejszego dnia dla zespołów folklorystycznych ma numer 2, więc takim numerem się dzisiaj posługuję. Oprócz tego mam dodatkowo wrzuconą na wyświetlacz informację, co by nie mylić pasażerów zwykłej komunikacji miejskiej, bo tak jak wiadomo, istnieje taka linia jak 2, która jeździ od kardynała Karola Wojtyły do błogosławionej Karoliny i w drugą stronę. Otworzę sobie za moment szlaban. Właściwie to szlaban otwiera się już tutaj za pomocą kierowcy, ale poczekam, aż on się zamknie. I wtedy będę mógł sobie przejeżdżać. Tak, zamyka się dokładnie, Wy to widzicie. I teraz sobie ten szlaban ponownie będę otwierał, żeby sobie fajnie i bezpiecznie przejechać bez żadnych uszkodzeń. Szlaban otwarty, także ja wyjeżdżam. Jest godzina 7. Dobra. Teczkę sobie z dokumentami, przy której jest pilocik do otwierania szlabanu, zamykam. Odkładam, znaczy. Nie zamykam, tylko odkładam. Czekam na swoją kolej do wyjazdu. Jedzie Kamil Rejman, którego serdecznie pozdrawiam. Jedzie Kamil, którego serdecznie pozdrawiam. I
nadeszła kolej na wyjazd dla mnie. Trasa przejazdu będzie dla mnie przez ulicę Dąbrowskiego. Oczywiście bez zatrzymywania się na żadnym z przystanków po drodze, ponieważ to nie jest przejazd liniowy, a wynajem. Tak też jadę sobie po prostu przed siebie i jedynym moim przystankiem początkowo-końcowym będzie właśnie Politechnika Rzeszowska. Miałem powiedzieć Jasionka, troszkę się zamyśliłem nad czymś innym. Powiem wam, że cieszę się bardzo, bo lubię wyzwania tego typu, lubię takie właśnie misje specjalne, typu na przykład wynajmy. Zawsze to jakieś urozmaicenie, zawsze to jakaś odskocznia od zwykłego przejazdu liniowego. Tak więc ja z tego korzystam jak najbardziej, bo jest do tego ku temu okazja. Więc tak, no po prostu się cieszę. Dzisiaj dostałem taką ala brygadę bisową. Prawdopodobnie z rana czeka mnie jeden kurs z zespołami, a po południu może ze dwa kursy, bo ten czas pracy jest dłuższy po południu, więc troszkę sobie gdzieś tam pojeżdżę. Na pewno uda mi się też nagrać trasy Politechnika Rzeszowska, Hala pod Promie, bo tam się będzie odbywać całe wydarzenie. W drugą stronę, Hala pod Promie Politechnika, po śniadaniu jestem i troszkę mi się odbija. Hala pod Promie Politechnika Rzeszowska również, no i jakie zjazdy na bazę też pewnie, więc kilka filmów z tego eventu, z tego wynajmu na pewno na kanale się pojawi. Zbliżam się do Rądka, które raczej większość autobusów, jak praktycznie wszystkie autobusy MPK pokonują w celu wyjazdu na linię, jakichkolwiek wyjazdów, nawet na wynajmy, chyba że wynajem rozpoczyna się gdzieś w stronę Trzebowniska, Nowej Wsi, Jasionki, to wtedy wyjazd z bazy jest realizowany w drugą stronę. Tu mi troszkę ekonomizer dało sobie znać, ale to nie szkodzi, już go uciszyłem, odejmując po prostu troszkę gazu. Kopareczka, ale ja zjeżdżam dalej ulicę Lubelską. Lubię takie misje, naprawdę, jestem podekscytowany na takie wydarzenie. Może tego po moim głosie nie słychać, ale nie chcę tutaj jakoś jakieś, nie wiem, pajacerki uprawiać. Zresztą teraz widzę informację, że na ulicy Dąbrowskiego, właśnie sobie przypomniałem, od bodajże wczoraj albo przedwczoraj, biorąc pod uwagę datę nagrania tego filmu, jest prowadzony remont nawierzchni przy skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną ulicy Dąbrowskiego oraz Alei Powstańców Warszawy, Alei Batalionów Chłopskich oraz tak, no i tyle w sumie. Więc tam mogą się robić korki nawet o tej godzinie, tak więc zdecydowałem, że pojadę w tej chwili ulicą Hetmańską i z ulicy Hetmańskiej gdzieś tam się włączę. W sumie to się zastanawiam, jak ja to zrobię, ale jakoś, nie, wiecie co, pojadę sobie ulicą Dąbrowskiego, bo nie pamiętam, nie jestem w stanie teraz tego sobie przypomnieć, czy wjeżdżając z ulicy Hetmańskiej jestem w stanie skręcić bezpośrednio w lewo w ulicę przy Heliosie, to jest chyba ulica Poznańska, ale nie jestem, nie, Poznańska jest ze strony podkarpackiej. Tam jest stacja benzynowa Waldi, tam jest Helios i w tą ulicę bym musiał wjechać. Tylko nie pamiętam, czy tam jest właśnie wyjeżdżając z ulicy Hetmańskiej w prawo w Aleję Powstańców Warszawy, czy stamtąd jest bezpośredni skręt. Pojadę bezpiecznie, mam zapas czasu, więc pojadę sobie bezpieczniej aleją, ulicą Dąbrowskiego.
mimo tego, że tam jest remont i mogą się tworzyć korki. Także siedzimy, jak już na wstępie powiedziałem, na pokładzie mojego krążownika. Znaczy mojego jak mojego. No właścicielem krążownika jest ZTM, czyli Zarząd Transportu Miejskiego, ale jakby jestem przypisany do niego, dlatego tak kolokwialnie mówię, że jestem na pokładzie swojego krążownika, czyli Solarisa Urbino czwartej generacji z napędem silnika diesla o numerze taborowym 774. Na wyświetlaczu też wrzuciłem informacje, z racji tego, że mam wiedzę, jak takie informacje wrzucać. Mój numer autobusu na festiwalu, to już mówiłem, to jest numer 2. Wrzuciłem również na wyświetlacz informacje o nazwie festiwalu, czyli Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych, bo tak się ten festiwal nazywa. Jest to 19. edycja. Chciałem wrzucić też rzymską 19, ale z powodu tego, że cały czas gdzieś mi tam jakieś błędy wyrzucało, to zaniechałem wrzucania tej 19 rzymskiej i zostawiłem po prostu samą nazwę bez numeru edycji festiwalu. Dzisiaj tak troszkę bardziej elegancko, trochę bardziej formalnie jestem ubrany. Jestem ubrany oczywiście w spodenki jeansowe do kolana, ponieważ prezes MPK Rzeszów wyraził zgodę na jeżdżenie kierowcą, na jeżdżenie w okresie letnim w spodenkach, które w postawie stojącej sięgają minimum do kolana. Więc skorzystałem z tej okazji, mam w sumie ładnie wyglądające czarne takie ala jeansowe spodenki oraz zapiętą koszulę z krawatem, ponieważ no, jako jeden z kierowców wydelegowanych na to wydarzenie chce się jakoś prezentować, tak więc koszula jest zapięta, krawat jest zawiązany i tak sobie jedziemy na ten wynajem. Jedziemy sobie, nie zatrzymując się po drodze na żadnych przystankach. Mam jeszcze troszkę czasu, jest godzina 7:10, a na Politechnice Rzeszowskiej mam się zameldować o godzinie 7:45. Tak więc jeszcze troszkę jakiś tam zapas czasowy jest tutaj do mojej dyspozycji, także ja się wcale nie spieszę, wcale nie cisnę. Tu mi chyba czerwone światełko zastanie, więc sobie wcześniej zacznę hamować. Tak też zrobiłem. Czekam na swoją kolej, a w międzyczasie dziękuję mojemu zmiennikowi Bogdanowi, który pomyślał o mnie i tutaj zabezpieczył mi festiwalowe pićko, wodę mineralną. Oczywiście ja już po kilku łykach, a że mi się pić chciało, no to akurat się fajnie złożyło. Więc jadę sobie prosto w kierunku Alei Cieplińskiego, następnie ulicy Lisa Kuli, żeby wjechać tam w ulicę Dąbrowskiego. Na wyświetlacz mam wrzucony numer linii 2, tak więc troszkę dla pasażerów może być to mylące. Ale oprócz tego właśnie jest wrzucona nazwa festiwalu, nie jest to kierunek linii, więc
o tyle dobrze, że może to dawać jakiś sygnał dla pasażerów, że nie jest to po prostu ich autobus, na który czekają. Chociaż coś tam możecie delikatne szmery sobie usłyszeć, ale dźwięków silnika nie uświadczycie tutaj, z racji tego, że dzieli nas od silnika 18 metrów. No i jest on tutaj w miarę, ten silnik w miarę cichy, ten dafik sobie tutaj z przodu w miarę cicho pracuje. Z tyłu jest troszkę głośniej z tego co wiem, z tego co nieraz jako pasażer jechałem przegubem, ale takie są właśnie uroki jazdy przegubem, że tutaj ciężko o usłyszenie pracy silnika. Tutaj jest zawsze problem właśnie z wjazdem w ulicę Dąbrowskiego z placu Średniabitów, bo jest ciasno po prostu, trzeba tutaj przyhamować i pilnować się, żeby po prostu gdzieś tam narożnikiem nie zgarnąć, lewym narożnikiem nie zgarnąć lusterek samochodów stojących na pasach obok. Teraz ulicą Dąbrowskiego, jak już wiadomo, linia numer 2 ulicą Dąbrowskiego nie jeździ, więc tutaj i tym bardziej dla pasażerów nie będzie to mylące. I następne czerwone światełko, ale ja się tutaj nigdzie nie spieszę, mam jeszcze 32 minuty zapasu w sumie odjazdu z Politechniki Rzeszowskiej z zespołem folklorystycznym, jednym z zespołów albo kilku zespołami. Nie wiem, mam się zameldować na miejscu i mam wtedy wszystko się dowiedzieć. Tutaj mam mapę miejsca postojowego, jakie jest zorganizowane dla autobusów. Jest to na ulicy Poznańskiej przy skwerze Politechniki Rzeszowskiej, przy miejscu, w którym co roku jest stawiana scena na koncerty z okazji rzeszowskich juwenaliów. Także tam jest parking wyłączony z użytku dla samochodów osobowych i jest on przeznaczony tylko i wyłącznie właśnie dla nas, dla autobusów z wynajmu pod Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych.
widzę, że korka jeszcze tutaj na ulicy Dąbrowskiego nie ma, więc przejadę sobie bez żadnych opóźnień. Jakieś tam utrudnienia występują. Widzicie, że jest tutaj remontowana nawierzchnia asfaltowa. No tutaj ten odcinek właśnie od momentu, gdzie jest ściągnięty asfalt, no wołał już delikatnie mówiąc o pomstę do nieba i tutaj nawierzchnia wymagała tego remontu. Była tutaj pofalowana w taki sposób, więc jak się tutaj wyjeżdżało z zatoki przystankowej bądź po prostu nie trafiło się w kolejne, to wtedy tutaj autobusem strasznie majtało na prawo i na lewo. Klimatyzacja zaczęła tutaj już nam pracować, dokładnie do nadmuch, bo jest 17 stopni na zewnątrz. Nastawnik klimatyzacji jest ustawiony na 20 stopni, więc tutaj komputer jeszcze nie potrzebuje tej klimatyzacji włączać. Wystarczy tylko i wyłącznie nadmuch wiatraków. Ale jeżeli temperatura się zbliży do 20 stopni, oczywiście klimatyzacja się załączy. Tutaj mamy ścięcie asfaltu, uskok, więc dohamowanie i delikatne wjechanie na ten uskok. Czas zmienić pas na lewy, ze względu na to, że będę za moment skręcał w ulicę Poznańską, gdzie będę kończył nagranie, to nagranie, ale inne nagrania na 100% się pojawią. Mamy chwilę takiego dłuższego postoju. Prawdopodobnie, raczej na pewno ma to związek z zielonym światłem od wyjazdu z parkingu marketu budowlanego OBI oraz ulicy Poznańskiej. Na moment prawdopodobnie i dla mnie się zaświeci zielone światło, tak też się dzieje. Więc wyjeżdżam w tej chwili w ulicę Poznańską. Za mną jedzie już wóz techniczny, widzę, z ZTM-u. Ja już jestem właśnie na ulicy Poznańskiej. Miejsca zlokalizowane dla autobusów. Ja sobie tutaj przycupnę, nie będę już nic kombinował. Dobra, tutaj kończymy nagrywanie i widzimy się w kolejnych filmach. Heja!